Ojciec mnie zaskoczył bardzo tą wystawą. Nie spodziewałem się, że moje zdjęcia również tutaj się znajdą. Pomysł bardzo fajny. No, super, że udało mi się z ojcem chociaż tak jedną wystawę wspólnie zrobić. Parcelato zapałem już wieki temu, można powiedzieć, bo to już wieku dziecięcym. Ojciec na co dzień obcował z fotografią, więc trudno było też nie zacząć tego po prostu robić. Tak, jest to pewnego rodzaju wręcz zboczenie, można powiedzieć, że gdziekolwiek pojadę, to tych zdjęć muszę przywieźć bardzo dużo. No i przede wszystkim krajobrazy, tak, bo tym się człowiek najbardziej lubuje. Paryż w tej chwili jest bardzo trudny do fotografowania z uwagi na olimpiadę, czyli jak byliśmy w maju tego roku, to niestety był w trakcie remontu, przebudowywania wielu skrzyżowań, ruchów i przede wszystkim stadionów, tak, które powstawały w wielu miejscach Paryża, więc ja starałem się tak te zdjęcia złapać, żeby tego nie było przede wszystkim widać, więc to była ta trudność przy robieniu tych zdjęć na pewno. Ponosiłem się już dłuższy czas, żeby pokazać zdjęcia, które zrobiłem tyle lat temu, dokładnie w 1991 roku w Paryżu, ale chodzi o to, że brakowało jakiegoś powiązania, które by lepiej pasowało, tak jak na przykład dzisiaj olimpiada w Paryżu jest tym dobrym akcentem, żeby to zaprezentować. No i drugą taką ciekawą dopingiem było to, że mój syn akurat był w maju w Paryżu, no to pomyślałem, że niech też pofotografuje trochę i wtedy będzie może pokazać, jak Paryż wyglądał, czy tam powiedzmy te 30 lat temu ponad i dzisiaj, na ile się zmienił. No na pewno za dużych zmian nie ma, ale jednak jak tak się dokładnie przyjrzymy, to wiadomo, postęp jest w każdej dziedzinie i również w rozwoju miasta. Są zdjęcia i mojego syna, i dlatego ja jeszcze nawet też padłem na pomysł, że napisałem, że Opolanie, prawda, Opolanie pokazują tak, jak oni widzą Paryż. Nie? To wydaje mi się, że nie spotkam się wcześniej z takim określeniem, że czujemy się Opolanami, ale na zdjęciach pokazujemy Paryż. Nie ma miejscowości, miast niefotogenicznych. Wszystkie są fotogeniczne na swój sposób. Sztuką jest natomiast pokazanie właśnie w takim świetle, żeby zwrócić uwagę na to, co powinno się zobaczyć, bo często bywa tak, że ludzie przechodzą obok ciekawych obiektów, ale może nie w tej porze, kiedy ono jest najkorzystniej oświetlone. Fotograf się uczy całe życie? Całe życie, tak. Nie ma siły i nie mówiąc o tym, że ona stale się rozwija. No, ja dużo zdjęć robiłem, jak to dzisiaj mówią, fotografią aparatami do fotografii analogowej, a dzisiaj to już jest mocno rozwinięta fotografia cyfrowa.